witajcie wszyscy! Tu Cleo ponownie i zachęcam do obejrzenia 6. odcinka z serii Let's Play Puzzle Station Arcade Mode. Tak, jak widzicie, poprzednio miałam do zbicia 120 klocków. No, proszę państwa, naprawdę zaczyna być ciężko. No, bądź co bądź siódmy świat, żółty. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Dokonałam znowu zmieniłam kilka ustawień w moim mikrofonie, więc nie wiem, jak tym razem będzie się dźwięk nagrywał. Uważam, że poprzednim razem nie było źle, ale miałam wrażenie, że za bardzo się odbijało echo z samej gry. Tak jak mówiłam, no jednak nagrywam na słuchawce z mikrofonem, więc może... A czujność mikrofonu mam na razie ustawioną na maksimum. Więc może też to, co słyszę w uchu, też się może odbijać na mikrofonie. Też nie mam tam... Tak jak mówiłam, nie mam nastawiony aż tak głośno, bo no, ogłuchłabym. Poza tym od bólu też no, może nie mogłabym się aż tak skupić na samych puzzlach. Ale bądź co bądź, no może jednak trochę to zbiera. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, ale takie miałam wrażenie. Bądź co bądź, patrzę na swoją listę rzeczy, które miałam do powiedzenia, które sobie spisywałam wcześniej i już wiem, co mogę mniej więcej mówić, więc... O czym mogę na mniej więcej mówić, więc jedziemy z poziomem trzecim. Wygląda to bardzo znajomo. Może po prostu grałam w coś podobnego wcześniej. Nie, ale serio, mam déjà vu. Może oprócz tego, że jest o wiele mniej czasu, może lepiej się zamknę, a zabiorę się do roboty. Kurka, 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 nie lubię jak panikuję, tra la 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 la. Tak, zauważyłam coś takiego u siebie, że jak sobie podśpiewuję, to się odstresowuję i nie czuję, gdy rymuję. O, choroba jasna, nie, nie dam rady. Ja to czuję. O, shit! Będzie! Yes! O, matko! O, matko moja! Uff! O, ludzie! Nie, więcej takich poziomów i dostanę zawału. O, matko. Tak, jak widzicie, jednak zero liczy się jeszcze. O jedy. O wow. Tak, patrzyłam na 45 kostków, no nie będzie źle, ale nie wiedziałam, że będzie tak mało czasu, żeby to zrobić. O jedy, przepraszam, jak wam teraz bębenki pękły od mojego piszczenia, czy krzyczenia, czy tak dalej, ale... czy krzyku. Ale naprawdę nie spodziewałam się tego. O, Jany, widzicie, dlatego nie chciałam pamiętać, jak ta gra dokładnie wygląda. Właśnie przez to, bo gdybym wiedziała, co nadchodzi, byłabym lepiej przygotowana i naprawdę nie byłoby tego elementu zaskoczenia. O, Jany. Nie, jak tak dalej pójdzie, to chyba jednak będzie widać moje porażki na wizji, jak tak dalej pójdzie. No, i tak jak mówiłam, świat ósmy jest dostępny i faktycznie jest on zielony. Przepraszam, ktoś dzwoni do domofonu, przerywam nagrywanie, zaraz wracam. Witajcie ponownie po przerwie. No, przepraszam za to, ale musiałam odebrać, bo to jednak była osoba do mnie. Ale nieważne, możemy już kontynuować. O, ale tak, zdążyłam trochę ochłonąć po tym poprzednim, ale... Więcej takich niespodzianek i nie ręczę za swoje zdrowie. Dobra, no to zobaczmy, co, jakie dalej niespodzianki szykuje dla nas świat siódmy. 60. No jak widzicie, metal znowu wyznacza nam drogę życia i jest ciężko. Jak widać, bardzo trudno. Trzeba bardzo uważać, żeby jednak nie dotknąć tej góry. Bo jak widać, nie jest trudno to zrobić. Trzeba
naprawdę być bardzo ostrożnym, jak się rzuca klocki. O, jednak im bardziej się je rzuca, tym jest lepiej, bo jednak powstaje więcej miejsca. Tak, zrobimy. I zrobimy tak. Też nie zwracam się na to uwagi, ale czasem te metalowe klocki właśnie tworzą pewne kształty. Tutaj to z takim garbem, to ciężko powiedzieć, czy to był piesek, czy wielbłąd. Nieważne. Ważne, że został nam ostatni poziom i aż, no, jak widać było po poprzednich światach, piąte poziomy potrafiły naprawdę dawać sobie, potrafiły dawać w kość. A strach powiedzieć, co będzie tym razem. No, jak pierwszy poziom przywitał nas 120 klockami, zaraz się boję, co będzie tutaj. 99. No, przeżyjemy. We can handle this. A, i w tym miejscu od razu mogę powiedzieć o takiej mojej dziwnej zależności, że mam takie coś, że nie przeklinam po polsku, ponieważ, no, uważam, że przeklinanie prawdziwej damie po prostu nie przystoi. Dlatego wszystkie dziewczyny, które klną, to po prostu mnie osobiście ucho więdnie. W ogóle nie lubię, jak ktoś przeklina, ale dziewczynie naprawdę uważam, że to mi nie przystoi. Ale jakoś mam coś takiego, że po angielsku mogę jechać wszystkie. No, nie jest tak, że ja nie wiem, co te przekleństwa oznaczają. Ale po prostu jakoś tak nie czuję, żebym robiła coś złego, przeklinając po angielsku, no. Kurczę. Boję się, że nie zdążę. Prawda 20, ale i 20 sekund. Nie, chyba nie zdążę. Może jeszcze dam sobie szansę. Jest! Ojeny, tym razem 9 sekund, no. Lepsze 9 niż 0, prawda? Jej, wygrałeś ukrytą kolorową konsolę! Jupi! Jak widzicie, jednak zaczyna się sprawdzać. Żółty świat, żółta konsola. Więc ponownie dajmy jej szansę. I mamy już 1, 2, 3, 4 z 6. Chodź tu, mój żółty przyjacielu. O, tym razem mogę powiedzieć, że żółto mi, tralala. Wiesz, żółte tło, żółta konsola, żółty świat. Wszystko żółte. Zostało mi to 2 minuty, więc może zdążę jeszcze zrobić pierwszy poziom 8 świata. Ponownie zielonego. Aż strach się bać, co tu będzie. 72 minuty, warunki średnie, dobra. No ja zaczęła mówić jak jakaś pogodynka. Znowu zaczynam być milcząca, tak? Nie, po prostu coraz bardziej czuję, że jednak potrzebuję koncentracji. Smutne, ale prawdziwe. Przynajmniej w trybie puzzle, jak będę zaczynać każdy poziom, no to będę omawiać, do czego w danym momencie powinniśmy dojść, jaka jest sytuacja, przed którą stoimy, jakie są statystyki i tak dalej. Tutaj no to szybkie spojrzenie na sytuację i to jest wszystko. Aż nie tak. Nie tak powinno rzucić. No właśnie, teraz mi się tutaj to nie zamknęło. Ale zamknij mi się teraz. Przynajmniej jak tak milczę, możecie trochę muzyki posłuchać. Zawsze coś. Trzeba zawsze szukać pozytywów, jak to mawiają. 10, dobra, nie jest źle. A jest nawet dobrze. O, to włos ma spokojnie, 30 sekund zostało.
No, a ja praktycznie już jestem na końcówce mojego czasu. Już sobie zapauzuję, żeby znowu mi telefon nie piszczał. No, więc można powiedzieć, że już jesteśmy naprawdę blisko końca. Jesteśmy 72%. Ósmy świat do końca i jeszcze dwa. Jak widzicie, naprawdę emocje rosną. I to w zatrważającym tempie. Mieliśmy już do czynienia ze 120 klockami w naprawdę krótkim czasie. I cóż to więcej powiedzieć, no na pewno będzie już tylko lepiej. Będzie trudniej, ale będzie lepiej. No i tak jak mówiłam, mam nadzieję, że jednak nie będziecie musieli widzieć wielkiego napisu. Już nie pamiętam, co tam było, bo właśnie jak się ukończy poziom, to pisze dobrze z wykrzyknikiem, a jak się poziomu nie przejdzie, przed nie pamiętam. Naprawdę wybaczcie, ja nie pamiętam. No zobaczymy, jak do tego dojdziemy, a mam nadzieję, że jednak nie zobaczymy. No więc co, jeszcze raz dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że będziecie także oglądali następne, że dotrwacie ze mną do końca. I do zobaczenia następnym razem. Cześć!